Ja pierdzielę, tyle ile my sprzętu ogarnęliśmy na dzisiejszy odcinek, to jest po prostu niesamowite. Ja nie widziałem tyle sprzętu przez całe moje życie, co dzisiaj mam na biurku. Całe życie miałem 4 myszki w sumie, które zmieniałem, a dzisiaj mam 6 do odcinka. To wszystko też się udało dzięki firmie SteelSeries, która wysłała nam swoją najnowszą kolekcję Prime, którą sobie dzisiaj przetestujemy. Na przykład ja teraz gram na najnowszej myszce Prime Wireless, czyli bezprzewodowej. Oj, mnie też ona ciekawi, ale na razie gram na Aeroxie i na swoim sprzęciku. No i co ważne, co fraga zmieniamy jeden sprzęt. Ale hedy! 25. Leży jeden. Zero, zero, no zero ma, zero, totalne zero, zero. Co ja mam zrobić? Wiesz co to jest zero? Trzeba go z kill-offa zabić, zero powiedziałem. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Po prostu sam się nadział na tego kill-offa. Dobra, to widzowie, teraz grałem na mojej starej klawiaturze, czyli Daki. Ta od SteelSeries chyba mi się lepiej jednak gra, czyli Apex 7. Dawaj, dawaj, jeszcze drugą rzecz. Żegnam mojego Aeroxa, na którym tutaj zawsze pykam sobie. Biorę najnowszą Prima bezprzewodowego, zobaczymy jak mi posłuży. Wieża Eiffla normalnie zbudowana, no nie wierzę w to. Czym jesteśmy w Paryżu? Nie wierzę, chcesz tam wchodzić. A, on jest na biało. A! Zero ma! Leży jeden! Nice, ta myszka jest niesamowita! Zmieniaj, zmieniaj! Myszka dobra, ale musisz zmieniać, przypominam! No jak? A ja też zabiłem! Dobra, pięknie! Ta myszka jest kozacka! Ta Prime normalnie tak leży w dłoni, nie wiem, mega mi siada. Myślę, że to będzie moja główna myszeczka po tym odcinku już. Całą ofertę SteelSeries macie w opisie, więc obczajcie sobie, a ja sobie zmienię na Razera. Muszę niestety zmienić tamtą myszkę. Ha. A ja sobie zmienię w takim razie słuchawki moje zwykłe, 9 na Prima, zobaczymy. O, tak właśnie się prezentują. Ale głośne te słuchawki. Halo! Ty lubisz jak jest głośno! Dawaj, no jedziemy! Właśnie. Jedziemy! No w niektórych słuchawkach jest właśnie ten problem, nie? Że nie można dać sobie głośniej, bo po prostu jest jakiś tam limit. No a tutaj nie ma tego problemu. I... A, przede mną, przede mną! Dobra, dawać, dawać go! Ale hedo dostał, ta myszka jest najlepsza! Buja! Siemaneczko, Black Knight! Zabity, powalony! Nie dobijam, nie dobijam, to jeszcze nie muszę zmieniać! Z dwóch stron! Mam go! Dobij go! Nie muszę zmieniać! Ty nie musisz zmieniać, a ja muszę zmieniać i to aż dwie rzeczy. Dobra, niech będzie, że zmieniam klawiaturkę od Extra Fire. Zmienimy ją na taką od Razera, wielką, gigantyczną. No to niech będzie, że zmienię słuchawki. A gościu, on nie słyszy, nie wierzy w to z tym solo. Halo, 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 wróciłem, mam nowe słuchawki! A ja mam gości dwóch. Po kewie ten jeden. Zero ma. Na hita jest jeden. No, powalony spadł! Zabity za 9! No to ja wywalam tą klawiaturę, bo na tej wielkiej, gigantycznej się nie da grać, ludzie! Apex TKL 7, czyli od SteelSeries również. A ja żegnam. Albo nie, ja mogę zmienić co innego. Wywalam te krzesło. No, na co? Będę siedział. Oto drabinie. Jakie ta drabina? Drabina jest? To miał być sprzęt gamingowy, sprzęt gamingowy, a nie drabina, chłopie. Dobra, człowieku, nie mam tyle sprzętu. Specjalnie, żeby sobie pograć jeszcze na tym Prime. Macie kilka poziomów do dostosowania wysokości. Najlepsza drabina gamingowa, tylko 1200 zł za zwykłą drabinę. Zero ma! Ma! Jak i tam? Nice. A gnoju! Podnoszę. Dobra, ta drabina to był jednak słaby pomysł. To jak kogoś zabijesz, to zmieniaj tą drabinę z powrotem, please. Dobra i hejdzik! Ej, czyli ja znowu muszę dwie rzeczy zmienić. Zmienię może tą klawiaturę znowu na jakąś inną, bo mam pełno. Na moją zieloną, malutką, może być... Ktoś dojeżdża, ktoś dojeżdża! Ale ja! Patrz, lód cały miałeś obok siebie. Nice, nice. Ale cham, że dojeżdżę, jak ja zmieniam sprzęcior. Dobra, ja zabiłem dwie osoby, to ty mnie podnoś, a ja zmieniam krzesło moje z Diablo na moje krzesło drugie, Dage Racer. Dojeżdżają! Kłopoty. Muszę zmienić tą drabinę, no on mnie dojeżdża. Ej, ja też przeżyłem, nie wiem, co my tu zrobiliśmy. Musimy to wygrać, szuga. Dostał jeden raz. Po Kevie jeden, ale drugi, kurde, mnie tak obił. Bez kewa, zero ma, leży! Dobra! Nie. Balić tą drabinę! Drabina... Koło ciebie gdzieś! Moje! A, drugi team!
Na zabity! Woo! No nie! Jakie to krzesło jest wygodne po tej drabinie. Dobra widzowie, odpinam myszkę i mamy Aeroxa tutaj przygotowanego z drugiego kopa. Dobra, ja muszę się pożegnać z moim Prime'em i wymieniam go na drugiego Prime'a, ale z kablem tym razem. On jest fajny, bo ma taki ekran tutaj z dołu i tam wszystko można ustawić. Właśnie w tych Prime'ach jest super to, że dla każdego coś dobrego. Są te tańsze modele i te droższe, na przykład bezprzewodowe. Ej, ten Prime mi nie działa. Strefa. Strefa leci, chłopie! No, ej, ten tak, Prime nie działa! No nie da się. Nie. Jesteś debilem, jesteś. Co mam zrobić, że nie działa jak działał? Jeden komputer to za mało, żeby podpiąć jeden myszek najwidoczniej, no. Bum, co ja robię? Tak się to robi na Dzikim Zachodzie. Jeden na jeden. Tak się przejmuje high ground. Parara! Nice! Pierwsza gierka! Sprzęt cały czas zmieniany, a wygrywamy gierę! No i pięknie, Rafaelo pierwszy raz w życiu wyklaczował gierkę na odcinku. To wszystko dzięki temu sprzęcikowi od SteelSeries. Dziękuję jeszcze raz. Macie linki do SteelSeries w opisie. Sprawdzajcie ich ofertę. Dobra, teraz moja kolejna klaczowanie. A ja sobie za Winka zmieniłem myszkę na Razera Dead Addera. Tylko że ona jest troszeczkę zepsuta, ale spróbujemy z niej zabić. Na biało jeden. Red. I headshot! Nice. Ja zmienię sobie myszeczkę na myszkę od ExtraFi. Ty, ona nie działa. Chyba faktycznie jak za dużo było tych, jak za dużo myszek się podepnie, to niektóre nie działają. Też zmieniam na ExtraFi, zobacz, czekaj, czy u mnie działa? Ej, u mnie działa! Nie, nie działa. A nie, ja mam lag serwera jest, czy co? Ta, jest lag serwera! Ja myślałem, że myszka nie działa. Fortnite nam zwariował od tego sprzętu. No, bana dostaliśmy za to wszystko, bana. O! Działa! Wracamy do moich AKG, które używam na co dzień. Mu! A, ale heady! Okej, wie. Leży jeden, jeden. Leży drugi! Ale jak widzicie, no właśnie z kodem zjednoczeni, nieważne jaki sprzęt, rozwala się wszystkich. Dobra, ja testuję teraz myszkę Rival 5 od SteelSeries. I do tej bialutkiej wracamy. Oh yeah! Dobra, ja mam robaka. Mówisz o przeciwniku, tak? Że jest robakiem. Dobra, zważywiłem. Zobacz dwóch! Uciekaj. Nice. Ej, ale musisz coś zmienić. Dobra, darujcie mi. No dobra, mogę. Ale to biorę tą bezprzewodową. Bierz kartę, on uciekł. Pięknie. Formalność, ale ktoś jedzie. Szlak. Nice! No i co ja mam zmienić? Znowu myszkę, niech będzie, że trochę oszukasz. Dobra, biorę tą myszkę Aeroxa mojego, to zawsze. Ej, on chyba przyjechał podnieść. Nie ma podnożenia na mnie! Do mnie mówiłeś chyba. To miało być do przeciwnika, a się okazało, że to było do ciebie. Ale i tak nice gierka, fajnie się gra na tym sprzęcie, powiem szczerze. Nie no, SteelSeries zrobiła naprawdę dobrą robotę z tym całym sprzętem Prime, więc linka macie w opisie. A ja mam tyle sprzętu, jak widzieliście w dzisiejszym odcinku, że będę rozdawał dla was ten sprzęt na moim Twitchu. Rafaelox Podłoga, też link w opisie. Ej, na mojego też wbijajcie, Piotr Sugar Podłoga. No i jedyny problem po tym odcinku, to na jakim sprzęcie teraz grać.